Tak więc kliknęliśmy na instalator, wpisaliśmy nasze hasło administratora i jak widzimy, teraz pojawił nam się escape. Nazwę użytkownika mamy już wpisaną ze względu na to, że nasz instalator był spersonifikowany. Następnie escape'a. Możemy wpisać nasze hasło. Klikamy na zaloguj. Ok, i jak widać, tak naprawdę już możemy wykonywać połączenia. Jeżeli chodzi o kamerę i ustawienia dźwięku, powinniśmy mieć tak naprawdę wszystko poustawiane. Oczywiście, tak jak to widać, mikrofon, głośniki, ustawienia wideo. Możemy sobie obejrzeć podgląd, co teraz widzimy. Oczywiście nic nie widzimy, ponieważ kamerka jest zasłonięta. Ok, i tak naprawdę to cała filozofia. Mamy zainstalowanego Escape'a. Możemy kontakty dodawać, możemy je wyszukiwać. To wszystko.